Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix i dzisiaj mam przyjemność odpakować dla was zestaw kolekcjonerski dla nowego dodatku do World of Warcraft, czyli jest to Battle for Azeroth. I dostałem ten zestaw od Blizzarda, on w sklepie kosztuje około 400 zł. I jeśli chodzi o zawartość, no to szczerze powiedziawszy, na wizualizacjach wygląda, powiedzmy, ten zestaw nieco ubożej od poprzedników. Co dokładnie się w tym zestawie znajduje, czyli mamy tutaj tak klucz na grę, ma być artbook w twardej oprawie, obustronna moneta, klucz na cyfrowy soundtrack, co szczerze powiedziawszy bardzo boli, zważywszy, że w poprzedniczkach dostawaliśmy je w formie fizycznej. I również mają się tutaj znaleźć dodatki w formie cyfrowej do gier Blizzarda. To, co akurat się nie zmienia, to format pudełka. Jest ono rozmiarami takie samo jak poprzedniczki. Tak więc jeśli sobie to postawimy później na półce, to będzie to nam ślicznie wyglądało. Jeśli macie całą kolekcję tych wydań, no to zazdroszczę. Wygląda to po prostu na półce jak książki. Ale dobra. Okładka, ja wam potem zrobię wstawki, że będziecie to wszystko lepiej widzieli. Okładka oczywiście bardzo ładna, również minimalistyczna, jak to zwykle w tych zestawach. I otwieramy, ja szczerze powiedziawszy jeszcze nie widziałem zawartości, więc dla mnie to będzie też coś nowego. Na samej górze standardowo mamy artbook w twardej oprawie. Przy okazji zobaczę, czy jest informacja o ilości stron, ale nie widzę nic takiego. Tak więc artbook, on oczywiście wciąż zafoliowany, otworzymy, zobaczymy jak to wygląda. Jeśli chodzi o okładkę, no to mogę powiedzieć, że jest również bardzo ładna. Mamy symbol Alliance i Hordy. Szkoda tylko, że złoty kolor nie został tutaj troszeczkę lepiej podkreślony, bo fajnie by to wtedy, przynajmniej na filmie, byłoby to lepiej widać. Tak czy siak, mamy na szorstkim papierze. Zaraz, to chyba nawet nie jest na dobrą sprawę artbook. Może ja wam źle mówię. A dokładniej jest to książka z, powiedzmy, taką light novelą. Niestety w języku angielskim. Ale są tu historie przedstawiające, powiedzmy, obie strony konfliktu. Czyli mamy w tym wypadku Alliance. Możemy sobie, prawda, poczytać, są również tutaj jakieś grafiki, chociaż nie ma ich dużo, tak jak mówię, jest to bardziej książka do poczytania. I jeśli książkę obrócimy, powiedzmy do góry nogami, no to mamy stronę Hordy. Czyli jest to taki, powiedzmy, fajny zabieg, żeby po prostu nie pomylić, powiedzmy, dwóch historii ze sobą. Szkoda właśnie, że nie pokuszono się również tutaj o taki normalny artbook, ale jeśli nie przeszkadza nam tekst w języku angielskim, no to na pewno będziemy mieli coś fajnego do poczytania. Papier jest bardzo fajny, szorstki, nie jest to kredowy papier. Twarda oprawa, to zawsze fajnie wygląda. Jest nawet na grzbiecie oznaczone. Idąc dalej, znajdziemy taką kopertę ze znakiem Warcrafta i wewnątrz pewnie będą znajdowały się kody. Tak, jest tu kod na DLC, na cyfrowy soundtrack.
Na dobrą sprawę tyle. Koperta jest całkiem ładna, ale to jest coś, co musiało się po prostu w tym zestawie znaleźć. Mamy tutaj również ulotkę reklamującą gry Blizzarda. Jest małe pudełeczko. Na to wygląda, że ze z taką stópką, na której możemy zamontować tą monetę. Stópka oczywiście wykonana z plastiku, żeby nie było wątpliwości. I wspomniana moneta, która była największą zagwozdką tego zestawu. I szczerze powiedziawszy, myślałem, że to będzie plastik, ale jest to jakiś stop metali. I jak sami widzicie, jest ona olbrzymia. Naprawdę bardzo ładnie wykonana, ciężka przede wszystkim. Mamy symbol Alliance, jest i symbol Hordy. Naprawdę muszę przyznać, że bardzo ładnie się to prezentuje. Umieścimy to oczywiście jeszcze na podstawce. Zapomniałem wyłączyć telefon. I w zależności od tego, po której stronie się opowiemy, możemy sobie to obrócić. Naprawdę, wygląda to bardzo ładnie, mimo że ogólnie sam zestaw jest taki, powiedzmy, trochę biedny. Ale jeśli uwielbiacie World of Warcraft, no to na pewno będziecie chcieli to zakupić i dołączyć do swojej kolekcji. Ogólnie wykonanie nie zawodzi, to jest taki, powiedzmy, najmocniejszy element. Szkoda właśnie, że oprócz tej książki nie dodano samego artbooka, bo jak wiemy, Blizzard ma jakościowo super artbooki, ale ogólnie muszę przyznać, że jest to ładny zestaw. Szkoda tylko, że nie jest trochę tańszy, tak powiedzmy ze stówkę mniej i byłoby idealnie. Dobra, wy napiszcie mi, co uważacie o tym zestawie. To, co ja chciałem powiedzieć, no to powiedziałem. I chyba myślę, że to tyle. Mam nadzieję, że w niedługiej przyszłości coś jeszcze uda mi się wam pokazać tak z gier Blizzarda. Zobaczymy. Tak więc wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.